Polska mówi, były premier RP, pan Janusz Piechociński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie premierze, korzystając z okazji, jak zdrowie? Jest, bo było, ale zawsze najwyższe standardy ochrony przed koronawirusem. A więc maseczki, dystans, maksymalnie praca zdalna, a nawet na spotkaniach duża odległość. Czy jest pan po szczepieniu? Nie, ja jestem rocznik 61, to jeszcze spokojnie poczekam. Ale jest pan wykładowcą. Tak, ale jest 61 lat, to jeszcze nie ta forma. Panie premierze, czy pandemia koronawirusa w jakiś sposób sparaliżowała szlak handlowy Polska-Azja? Nie w kategoriach sparaliżowania. Przesunęła, zmieniła, uruchomiono nowe tendencje, myśli się o nowych korytarzach i pojawiły się w określonym czasie nowe problemy i nowe zjawiska. Na przykład totalny brak kontenerów. A więc w dalszym ciągu konsumujemy to, że w pierwszym kwartale jeszcze zeszłego roku kontenery w obie strony nie chodziły tak, jak chodziły normalnie. Zawsze był z tym problem, ale w kategorii także ekonomicznej puste kontenerowce wiozły kontenery do Chin. Dzisiaj to jest zjawisko marginalne. Także w momencie, kiedy załamały się obroty międzynarodowe, a takie było pierwsze półrocze zeszłego roku, to było istotne tąpnięcie, to nastąpiły istotne zakłócenia właśnie tego typu. Wydłużenie czasu odpraw w portach, nieterminowość dostaw, zmniejszenie, niepowtarzalność fraktu, przewozu, załamanie się lotnictwa cywilnego, a pamiętajmy o tym, że to lotnictwo przy okazji przelotów turystów i osób na pokładach samolotów woziło do 2/3 wolumenu lotniczego tranzytu. Nikt sobie tego nawet nie wyobrażał, że to jest ta skala. A w drugiej połowie roku, szczególnie w końcówce tego roku, kiedy chińska gospodarka weszła, przemysł szczególnie na najwyższe obroty, a Stany Zjednoczone i Europa z okresem noworocznym zamówiły bardzo dużo, no nagle okazało się, że w portach wydłuża się kolejka, no bo przypomnę, październik, listopad, wzrost eksportu chińskiego do Stanów Zjednoczonych 35% miesiąc do miesiąca, Europa 25%, a na przejściach granicznych Mongolia, Chiny, Kazachstan pojawiła się nadpodaż, podwojona liczba pociągów, wydłużone pociągi. W związku z tym w obu kierunkach pojawiło się zjawisko, gdzie stoją bardzo długie pociągi, gdzie służby fitosanitarne sobie nie radzą, a także, no i to powiedzmy wprost, przecież dotarły już do władz państwowych wielu krajów informacje, że wraz z produktami przejeżdża wirus koronawirusa. On znalazł się na mięsie, on znalazł się na produktach, on mógł się znaleźć na opakowaniach, to dodatkowo to wydłużyło. No więc mieliśmy takie sytuacje, że nagle 30 czy 40 tysięcy kontenerów na największym przejściu granicznym Kazachstan, Chiny stoi i oczekuje. Ba, Chińczycy zwiększyli także liczbę pociągów z Europy. Co stało się szczególnie ważnym produktem w tym kierunku? Surowe drewno, to były tysiące kontenerów, no i nagle okazało się, że w drodze do Kazachstanu z Europy Środkowo-Wschodniej załadowywane i formowane w Polsce transporty czeskiego, słowackiego, bawarskiego drewna w postaci pni stoją na tych właśnie miejscach. I nagle zabrakło bocznic, nagle zabrakło ludzi od obsługi. Nagle okazało się, że także w tych terminalach trzeba zastosować 5G, nie tylko po to, żeby korzystać z najnowszych osiągnięć techniki, ale po to, żeby wytworzyć nowe mechanizmy logistyki. Jak do tego dodamy ten niesamowite przyspieszenie, 2-3-krotne, no bo w ciągu roku przeskoczyliśmy 5 lat planowanego rozwoju e-commerce, no to pamiętajmy o tym, że skończyła się ta wielka liczba przesyłek całokontenerowych jednorodnego produktu, a zaczęły się produkty paletowe, które wymagają dużo intensywniejszych po prostu prac. To obciążyło centra logistyczne, więc do tego jeszcze dodajmy od 3 do 5 razy wzrost fraktów,
Skończyło się to tym, że i w listopadzie, i w grudniu amerykańskie organy regulacyjne próbowały dobrać się do skóry przewoźnikom morskim. Tu następuje konsolidacja niesamowita, a Chińczycy podjęli decyzję, bo zaczęło to grozić w ich eksport, podjęli decyzję, że będą decyzjami władz państwowych stabilizować ceny frachtu. No i powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkim i nie wszędzie się to udało i wydawało się, że będzie pewne unormowanie, uporządkowanie tych kwestii. To było związane z 20 lutym, czyli obchodem w Azji, a szczególnie w Chinach, księżycowego nowego roku, tym razem byka. No i okazało się, że wcale nie nastąpiło, te zjawiska pozytywne dla uspokojenia sytuacji nie nastąpiły, no bo choćby na liniach kolejowych mamy podwojenie liczby pociągów i co ważne, już na stałe wchodzi nowy mechanizm, dużo silniejsze lokomotywy, dużo dłuższe składy z większą ilością także kontenerów. Stąd między innymi te problemy chcemy poruszyć na początku czerwca w największym spotkaniu w środkowej Europie sektora TSL, frachtu 9, który tym razem odbędzie się w Warszawie, a nie na wybrzeżu, gdzie chcemy pokazać, że jest potrzebna nowa państwowa, polityczna, dyplomatyczna, ale i także na poziomie biznesu, koordynacja tych działań, no bo jest to bardzo kosztowne, kiedy rośnie niepewność nie tylko kosztu przewidywalnego dostaw Azja, Europa, Europa, Azja, ale także w ogóle samej terminowości, no i robienia biznesu. No i zwracam jeszcze na jedną uwagę, wydawało się jeszcze w pierwszej połowie roku 2020, także w naszej publicystyce o tym powielokroć była mowa, że oto te zakłócenia, to, że nie opłaca się przy tym wzroście cen frachtu, nie opłaca się ściągać tanioszki z Azji, to spowoduje, że wróci do Europy klasyczny przemysł 2.0. No i już dzisiaj wiemy, że to zadanie nowej organizacji, nowego dopasowania popytu i podaży, także jeśli chodzi o spedycję, logistykę, to jest zadanie dla tego sektora, a takie przestrzenie gospodarcze jak Europa muszą przede wszystkim zadbać o to, aby tworzył się tu przemysł 4.0, bo z powodów prostych, choćby bardzo wysokiej ceny emisji CO2, w Europie spadać będzie produkcja stali, w związku z tym będą rosły te potrzeby, nazwijmy to importowe. Temu próbuje się przeciwstawić nasza Unia Europejska, wprowadzając na granicach ślad węglowy. Jednym z parlamentarzystów, sprawozdawców był europoseł Adam Jarubas. Na jego stronie internetowej są wszelkie dostępne informacje, warto to po prostu śledzić. No ale jeśli w ciągu 3-2 miesięcy polski przemysł, na przykład techniki rolniczej, dostał propozycję cen stali 30-45% rok do roku wyżej, no to zdajemy sobie sprawę, jakie to będzie zakłócenia dla normalności funkcjonowania, dla możliwości przeniesienia tego rosnącego kosztu, kosztu energii, kosztu surowca w koszt produktu. Więc powiedziałbym tak, sytuacja jest bardzo dynamiczna i dlatego tym bardziej trzeba z wielką starannością to śledzić. 13-14 kwietnia mamy forum Polska-Uzbekistan i komisję międzyrządową. Podobne działanie z Kazachstanem będzie w czerwcu tego roku. Apeluję więc także poprzez Polskę Mówi do polskiego biznesu, do organizatorów, do spedytorów, abyśmy potrafili bardzo starannie przeanalizować te nowe wydarzenia, te nowe warunki funkcjonowania i przygotować konsekwentną, dobrą odpowiedź, bo choćby w obszarze tworzenia konkurencyjnych dla Małaszewicz, a więc dotąd podstawowego kanału dystrybucji kontenerów na osi wschód-zachód, jedwabny kolejowy szlak, to widzimy, co się dzieje. Te zaburzenia polityczno-społeczne na Białorusi wygenerowały określone konflikty. Białoruś korzysta z portów rosyjskich. Rosja wprowadziła od 1 sierpnia dopłaty do przewozów kontenerów bardzo wysokie, 450-550 euro. Rośnie olbrzymie zainteresowanie na Morzu Bałtyckim średnich portów niemieckich, żeby wykorzystywać porty takie jak Kaliningrad i Ust-Uda. Znaczna część tego, co dotąd szło przez Małaszewicze, zaczyna się w tej sytuacji orientować na Kaliningrad i po części płynąć Morzem Bałtykiem do Niemiec i dalej, albo też przez przejście kolejowe Braniewo w
wchodzić w polski obszar. Jak do tego dodamy to, co dzieje się w Trójmorzu, to z jaką ambicją chiński kapitał pomaga budować infrastrukturę Serbii, jak mocno stanie się hubem dla obsługi części tranzytu wschód-zachód, mocno zaangażowała się Słowacja, Czesi czy Węgrzy, którzy planują budować wielki terminal, to wyznacza zupełnie nowe warunki działania także dla naszych portów, dla naszej kolei, dla naszych przewoźników samochodowych. A więc trzeba patrzeć na to bardzo szeroko. Panie premierze, w tej dynamicznej sytuacji, jaką rolę Europa odgrywa, jak ważnym partnerem jesteśmy obecnie dla Chin? No, jesteśmy ważnym bardzo partnerem, z którym Chiny mają nadwyżkę eksportową, a pamiętajmy o tym, że największa eksportowa gospodarka Unii Europejskiej, swoisty motor całej Unii i najważniejszy płatnik do budżetu wspólnego unijnego, nie tylko z racji niedawno zakończonej prezydencji niemieckiej, warto mówić, ale także z racji tego, że te 27-29% naszego eksportu to jest do Niemiec. My z Niemcami mamy wysoką nadwyżkę handlową i to nie jest tylko żywność, ale także jest bardzo dużo części podzespołów, co po części jest zrozumiałe, bo niemiecki kapitał zainwestował w polski przemysł i jest tu nie tylko w wydaniu Volkswagena, BASF-u czy innych firm dużo niemieckich fabryk, które mają bardzo konkurencyjne produkty. No więc pamiętajmy o tym, że w tym naszym eksporcie do Azji, w naszym eksporcie do Chin, gdzie nie możemy przekroczyć tej bariery 2 i więcej miliarda dolarów, znaczna część polskiego eksportu idzie via Niemcy poprzez niemieckie produkty finalne i to są części podzespoły, choćby auto, moto, bo pamiętajmy o tym, że 53% eksportu Volkswagena światowego to jest pozaunijnego, to jest eksport do Chin. W związku z tym no, trzeba o tym pamiętać, że dwutorowo idą polskie produkty w tamtym kierunku. I jeszcze o jednym, kiedy mówimy o relacjach polsko-chińskich, warto pamiętać, już ponad 40% naszego importu nie ma charakteru konsumpcyjnego, to już nie są tylko odzież, buty, kapcie i tak dalej, czy drobne wyposażenie gospodarstwa domowego. To coraz częściej są przerobione półprodukty, surowce albo technika. W związku z tym pamiętajmy o tym, że te 40% importu z Chin ma charakter zaopatrzeniowy dla polskiego przemysłu. Jest tutaj u nas montowane, przerabiane, twórczo modyfikowane i idzie dalej łańcuchem do kolejnych krajów w eksporcie. Dlatego też bardzo istotna jest ta umowa, którą w grudniu Komisja Europejska jako szczyt prezydencji niemieckiej, jedno z najważniejszych zadań zewnętrznych, podpisała. W Polsce mówiono tutaj przede wszystkim o tym, że jest to umowa z nazwy inwestycyjna, ale ona tak naprawdę reguluje parę kwestii związanych z dostępem do rynku. No i nie tylko niemieccy przedsiębiorcy bardzo licznie działający na rynku w Chinach, ale także polscy przedsiębiorcy, którzy mają ambicje wejść na rynek Chiny, no sygnalizowali nie tylko Komisji Europejskiej, ale polskim władzom, że trzeba w sposób istotny poprawić te wszystkie bariery, wymogi, certyfikaty, przyspieszyć otwartość. No wystarczy popatrzeć choćby na to, że odpowiedni status formalno-prawny zyskała polska wódka. Choćby z punktu widzenia szacunku dla brandu, niepodrabiania, otwartości na rynek. No więc jest ileś produktów nie tylko z rolnictwa z polskim mlekiem na czele, które mogą tam istotnie poszerzyć swoje możliwości. Ale z drugiej strony też no, widać wyraźnie, że w dalszym ciągu będzie i po stronie Unii Europejskiej, i po stronie Stanów Zjednoczonych, mimo że zmieniła się prezydentura i wizja tej prezydentury, ale także i po stronie Chin, że coraz częściej w eksporcie i w imporcie, żeby być skutecznym na tamtym rynku, to nie tylko trzeba mieć dobrą ofertę, dobry produkt w dobrej cenie, ale także trzeba mieć dobrego miejscowego partnera. A więc my na nowo musimy się uczyć też tego, jak pozyskiwać wiarygodnego partnera chińskiego, w jaki sposób otwierać się i choćby tutaj popatrzmy, bo mało się o tym mówi, a szkoda, jak wielką rolę polski Allegro, polski Impost może odegrać w rywalizacji o Europę Środkowo-Wschodnią już na pewno, w rywalizacji pomiędzy Amazonem i Alibabą.
w handlu e-commerce, który w detalu polskim przekroczył przecież już 10%. A więc ten kanał dystrybucji się umacnia. No i dobrze by było, gdyby w tym kanale najsilniejsi na polskim rynku Allegro, które niedawno na giełdzie pozyskało ponad miliard na inwestycje, aby InPost, który przeszedł przecież i bardzo dobrze się sprzedał, zaistniał na giełdzie w Amsterdamie, a dzisiaj planuje w ciągu najbliższych 2 lat 3000 paczkomatów na rynku wielu krajów Unii Europejskiej uruchomić, w jaki sposób powinny razem z polską małą i średnią przedsiębiorczością, bo w tym kanale jest kapitalne miejsce na to, żeby znaleźć dostęp do zamkniętych dotąd rynków, te rynki skutecznie podbijać i jak największą wiedzę o tych rynkach zbierać. Dlatego też mnie bardzo niepokoi to, że mamy taką prymitywizację polskiej polityki, że polska dyplomacja jest bardzo często spóźniona. Cieszę się z tego, że pan prezydent Duda wziął sam osobiście udział w spotkaniu 17+, bo były kraje z naszego regionu, które wysłały na to spotkanie w randze ministra. To jest potężny błąd wizerunkowy, ale chciałbym, żeby to nie tylko były gesty od czasu do czasu dyplomatyczne i inne, tylko jest potrzebna, aby skutecznie funkcjonować na rynku azjatyckim, na rynku chińskim, jest skuteczna stała praca dyplomacji, polityki gospodarczej, ale przede wszystkim świadomych tamtejszych warunków menedżerów i firm, a z tym nie jest najlepiej. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Był były premier RP, pan Janusz Piechociński. Dziękuję.